Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku W kilku słowach, gdy dzieci już śpią. Ruda i Gawron, Asia i Mateusz, cześć. Chcemy się z Wami dzisiaj podzielić czymś, co może być dla niektórych kontrowersyjne. Otóż, słuchajcie, nie chodzimy na rezurekcję. Wielkanoc się zbliża. Bardzo niechętnie chodzimy z koszyczkiem pełnym jedzenia na poświęcenie go. Nie jeździmy również na Wigilię do rodziców, do babci i dziadka. I ja wiem, że pomieszałem święta teraz, Wielkanoc z Wigilią Bożego Narodzenia, ale myślę, że w ciągu tej rozmowy wszystko Wam wyjaśnimy. Jak chcecie się dowiedzieć, o co chodzi, to zostańcie z nami na dłużej. Ale na początku, Ruda, jak Ty patrzysz na święta jako takie, czy to Wielkanoc, czy to Wigilię, czy to na Wszystkich Świętych, czy jest to dla Ciebie czas przyjemny, pachnący piernikami i goździkami, czy może raczej jest to jakaś rodzinna trauma, gdzie spędzamy całe dnie przed kuchnią i przed garami, przygotowujemy się, bo święta. Ale jakie, to nikt tego nie wie. Jak to jest u nas? Albo u Ciebie może. Jak Ty to traktujesz? Ja traktuję to bardzo przyjemnie. Sprawia mi to wiele radości. Same przygotowanie, jeśli chodzi o strojenie domu, przygotowanie posiłków, pieczenie ciast. Jest to cudowny czas. Jak ja na to patrzę? Od momentu pojawienia się naszej córki na świecie patrzę na to zupełnie inaczej. Patrzę na to jako czas dla nas, czas intymny, czas radości, czas wesela, czas takiego podzielenia się. Traktuję to bardzo jako taką zamkniętą, intymną puszkę, którą mamy okazję właśnie tylko w te święta otworzyć i poprzebywać naprawdę w swoim gronie. To takie też wyjaśnienie. Nasza druga córka urodziła się 19 grudnia, wyszłaś z nią ze szpitala, to był 22 lub 23, chyba 22 grudnia. Więc po pierwsze, bardzo mało czasu na przygotowanie Wigilii Bożego Narodzenia wtedy. Nie można było używać praktycznie przypraw, bo karmiłaś piersią, więc to wszystko było w ogóle po pierwsze małą ilość mieliśmy jedzenia podczas Wigilii, po drugie było to wszystko niedoprawione, bo nie mogłabyś wtedy karmić, po trzecie w ogóle byliśmy sami i wiecie co, to była najpiękniejsza Wigilia, jaką dotychczas mieliśmy, dlatego żeby była ona w rodzinie tej najbliższej. Wśród żona, była żona, był mąż i były dzieci. I to jest rodzina, która powinna spędzać ze sobą Wigilię. To jest nasze zdanie. I od tamtej pory, to było kilkanaście lat temu, od tamtej pory tak przeżywamy właśnie Wigilię Bożego Narodzenia, ale też i święte Triduum Paschalne, które zaraz. Zaczęliśmy mówić o Wigilii, ale teraz już chyba staniemy, że tak powiem, na Wielkanocy. Tak właśnie staramy się przeżywać Triduum Paschalne. Jak przeżywamy Triduum Paschalne? Przede wszystkim przeżywamy je poprzez przygotowania wszelkiego rodzaju. Jesteśmy dosyć mocno związani z naszą parafią, więc bierzemy taki dosyć aktywny udział w przygotowaniach do obchodu świętego Triduum Paschalnego poprzez zaangażowanie w różnego rodzaju inicjatywy, które będą miały miejsce w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. A jestem pewny, że w każdym kościele, w każdej parafii jest wystarczająca ilość inicjatyw typu dekorowanie kościoła, sprzątanie kościoła, śpiew, zaangażowanie liturgiczne, no, wszelakie, żeby każdy z Was mógł znaleźć sobie tam miejsce. Nie jako bierny słuchacz, ale naprawdę taki zaangażowany w życie kościoła, w życie swojej parafii. Polecamy Wam, żebyście sobie znaleźli takie miejsce, nawet w grupie, żeby nie być samemu, tu w grupie znaleźć sobie jakieś miejsce i coś porobić dla własnej parafii. Jak pokazujemy dzieciom, o co chodzi w świętach? Bo, jak których? W świętach Bożego Narodzenia? Czy... Może obojętnie jakich, bo Boże Narodzenie to jest Merry Xmas, nie? Albo zimowe święta,
a Wielkanoc i Triduum Paschalne to jest zajączek, kurczaczek, palemka, nie? To jest ogólnie, tak się przyjęło, ja tak widzę, media, że świat patrzy na święta właśnie w taki sposób. A jak my pokazujemy dzieciom święta? No może zacznijmy od Bożego Narodzenia. Dobra, obojętnie, może być. Przez Boże Narodzenie przede wszystkim, no może nie przez Boże Narodzenie, tylko przed Bożym Narodzeniem staramy się w Adwencie uczestniczyć z dziećmi w roratach. To już jest pierwsze nasze takie mocowanie się z samym sobą, ze swoimi słabościami, gdzie całą rodziną wybieramy się na 6:30 codziennie na mszę. Jest to niesamowite przedsięwzięcie, jeśli chodzi o transport, o środki lokomocji, żeby rozwieźć dzieci potem do szkoły, a mają na różne godziny, a żeby się nie spóźnić, różnie też trwa Eucharystia, losowanie i tak dalej, więc to już jest pierwsze pokazanie dzieciom tego przygotowania, przygotowania swojego serca, przygotowania tego dobrego podłoża do narodzenia Pana Jezusa. A w Wielkanoc, no oprócz oczywiście dróg krzyżowych, tak, na których staramy się często być, dużo z dziećmi rozmawiamy. Wprowadzamy ich przede wszystkim w najważniejsze święta, czyli święta Zmartwychwstania Pańskiego i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby pokazać dzieciakom, co jest najważniejsze. Nie zajączek, nie króliczek skaczący, tylko właśnie Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ta nadzieja, ta radość, radość z nowego życia, jakaś światłość, no coś nowego. Bardzo fajne jest, podzielimy się z Wami tym, co jest u nas w Kościele, co też przynosimy do domu. Jest taki moment podczas liturgii paschalnej i dlatego nie chodzimy na rezurekcję, bo zawsze uczestniczymy w liturgii Wigilii Paschalnej. Podczas tej liturgii jest coś takiego, co się nazywa Haggada. Jest to zaczerpnięte z tradycji żydowskiej, gdzie w domu ojciec rodziny, najstarszy, głowa rodziny, mówi dzieciom opowieść, jak to było przy wyjściu z Egiptu, co się wtedy działo, przekłada to na dzisiejsze czasy i tak samo staramy się robić to w domu i też jest u nas podczas właśnie tej liturgii właśnie taki moment, gdzie jest kazanie, homilia, agada, typowo tylko i wyłącznie dla dzieci. Takie mam pytanie, dlaczego warto wiedzieć, co się przeżywa? Dlaczego nie wystarczy nam króliczek? Dlaczego nie wystarczy nam choineczka? Mimo, że to jest ważne, to wprowadza w jakiś klimat. Ale dlaczego należy pamiętać, że to nie jest cel? Wydaje mi się, że my patrzymy troszeczkę inaczej, bardziej świadomie na to, co się dzieje, czy to podczas Bożego Narodzenia, czy podczas świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Od najmłodszych lat byliśmy mocno związani z Kościołem, należeliśmy do ruchu Światło Życie, tam żeśmy się poznali, tam wzrastaliśmy w tej wierze i tam nas uczono właśnie patrzeć troszeczkę innymi oczyma na to, co najważniejsze. Może nie patrzeć, ale zwracać uwagę na to, co najważniejsze i to odkrywać. To nie było proste, bo na początku oczywiście wychodząc gdzieś tam z domów rodzinnych, no próbowaliśmy przenieść te nasze spostrzeżenia, znaczy nie nasze właśnie, spostrzeżenia naszych rodziców, babć, dziadków na to, co nam dawała formacja. Natomiast takie świadome przeżywanie świąt, czy jednych, czy drugich, no nastąpiło wiele, wiele lat później. Także wydaje mi się, że ta formacja otworzyła nam troszeczkę oczy na to, co najważniejsze jest w tych świętach. Na dobrą sprawę, co roku mi się wydaje, że odkrywa się coś nowego i co innego się zauważa, ponieważ my się zmieniamy. Nie jesteśmy tacy sami jak rok temu, czy jak 5 lat temu i nie będziemy tacy sami za 5 lat, jak teraz jesteśmy. Więc za każdym razem coś innego przeżywamy, za każdym razem coś innego zauważamy i warto doszukiwać się nowych rzeczy, które się dzieją podczas liturgii, czy podczas danego momentu w tym okresie liturgicznym.
I nie jest najważniejsze jedzenie, nie jest najważniejsze milion potraw, tak? Gdzie zawsze pamiętam z mojego i z twojego domu rodzinnego, nie ruszaj, bo to na święta, a potem wszystko się psuło i wszystko wyrzucało się do śmietnika. Nie mamy tak, nie stawiamy gdzieś tam w centrum tego jedzenia. Oczywiście robimy jakieś tam ciasta, sałatki i tak dalej, natomiast nie jest robione to w ilościach jakichś hurtowych. Też ważne, żeby to wybrzmiało, bo powiedziałeś, Mateusz, na początku, że siedzimy sami. Rozwiń trochę tę myśl, bo nie jest tak do końca, że siedzimy sami w święta. Zapomniałem, że to powiedziałem. Tak, że siedzimy sami w święta. Powiedz, o co chodzi z tym, że siedzimy sami, ale nie jesteśmy odludkami, bo jednak z tego domu się gdzieś ruszamy. Ale to jest tak właśnie. Dla nas rodzina, ta najbliższa rodzina, mąż, żona, dzieci. I w takim gronie spędzamy Wigilię Bożego Narodzenia, w takim gronie spędzamy święte Triduum Paschalne, ale też nie całe Triduum, bo Triduum się kończy nieszporami w niedzielę, ale my jesteśmy w takim gronie pięcioosobowym do końca liturgii Wigilii Paschalnej. Chcemy, żeby to była nasza intymna przestrzeń, nasza intymna taka enklawa, taki azyl. Chcemy wiedzieć, że jesteśmy tylko i wyłącznie wśród najbliższych. A co z pozostałymi dniami? A pozostałe dnie, czyli pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt, to jest wtedy dla nas czas na taką tak zwaną objazdówę. To jest nasze. Jeżeli wy macie inaczej, to nie znaczy, że ktoś z nas jest lepszy. Po prostu jesteśmy inni. Czy odkryliśmy takie piękno przy narodzinach naszego dziecka i tak zostało po prostu. To jest takie nasze. Tak, tak. Jak? Kolejne pytanie już przychodzę. Ty powiedz z perspektywy kobiecej, ja powiem z perspektywy męskiej. Jak się przygotować do świąt? Jak ty się przygotowujesz do świąt? Nie wiem, czy jest jakiś przepis pod tytułem jak kobieta ma się przygotować do świąt. Ja powiem, jak ja się przygotowuję do świąt, na przykład teraz Zmartwychwstania Pańskiego. Podjęłam pewne wyrzeczenia zgodnie z standardowymi hasłami Wielkiego Postu, post, modlitwa i jałmużna, po to, żeby ofiarować coś, co lubię, czego mi się ciężko na co dzień wyzbyć, pozbyć dla drugiego człowieka. Staram się po prostu bardziej wyciszyć, staram się więcej czasu poświęcać na modlitwę za drugiego człowieka, tak samo podjąć jakiś post i podzielić się także jałmużną na potrzebę właśnie ludzi, którzy bardziej tego potrzebują niż ja. Ja z kolei patrzę na to przygotowywanie się do świąt Wielkanocy bardziej, czy no inaczej, jakby wiadomo, mężczyzna i kobieta się różnią. Wydaje mi się, że mężczyźni patrzą czasami ekstremalniej na rzeczy, że potrzebują jakichś ekstremalnych rzeczy, żeby się do czegoś przygotować, żeby coś przeżyć, żeby coś zapamiętać, żeby to jakieś piętno wywarło na sercu. Ja też tak mam, nie będę oryginalny w tej materii. Ja bardzo sobie upodobałem ekstremalne drogi krzyżowe. Jest to bardzo intensywna noc, bo trwa ona z 8 godzin, 7, w zależności od kondycji i odległości, jaką się idzie, ale bardzo również owocne są to rekolekcje, bo ja się nie boję nazwać, że to są rekolekcje z samym sobą. Najgorzej i najtrudniej się rozmawia z najbliższymi, pierwszy odcinek naszego cyklu, ale też bardzo ciężko i trudno się rozmawia z samym sobą. I nie to, że się gada samemu do siebie, ale po prostu zajrzeć w siebie jakby. Polecam każdemu, kto się nie boi, kto by chciał spróbować ekstremalnych dróg krzyżowych, polecam. Można iść w grupie, można iść samemu. Tam też chodzą kobiety. Tam też chodzą kobiety i kobiety też żyją ekstremalnie. Ale po prostu ja uważam, że to jest takie bardziej męskie niż damskie. Przeżywajcie
Adwent, przeżywajcie Wielki Post, przygotowujcie się do wszystkiego tego, co będzie na końcu tych okresów, czyli do świąt. I nie mówcie Merry Xmas i nie mówcie, że dostaniecie coś tam na zajączka, tylko nazywajcie święta po imieniu. Nie traktujcie koszyczka jako świętość, to może zrobić każdy członek rodziny. Może poświęcić ten koszyczek, niekoniecznie trzeba się bić w kolejce w Wielką Sobotę, gdzie mamy skupić się na ciszy, na odejściu kogoś nam bliskiego. To jedzenie też będzie smakowało tak samo. Tak, to jest o dziwo, że jedzenie smakuje tak samo. Poświęcone przez księdza i pobłogosławione przez... Ma tę samą wartość nawet. Tak. Jest. Ma taką samą moc. Owocnego przeżywania Wam życzymy i odkrywania tego, co piękne. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.